Dzień dobry Państwu, Sławomir Przybyłek, prezes spółki Hodowla Roślin Kalinowa. No, chciałem się z Państwem podzielić, jak wygląda sytuacja, produkcja cebuli w naszym gospodarstwie na sezon 2022. Wysialiśmy 35 hektarów cebuli. Mamy wsianą cebulę czerwoną, cebulę szalotkę oraz cebulę żółtą. Głównie jest to typ Ringsburger, czyli do długiego przechowywania. Wsialiśmy to metodą tradycyjną, czyli siewnikiem pneumatycznym, rozstaw pasów 1,80 m, ilość zastosowanych wsianych nasion na metr kwadratowy to jest 82 sztuki, czyli na hektar 820 tysięcy. I także po raz pierwszy w tym roku wysialiśmy 2 hektary cebuli żółtej odmiany Paradiso, jest to odmiany Ringsburger firmy Hazera. Wysialiśmy to tak zwanym autonomicznym robotem. Jest to firmy Farm Droid, robot, który od samego początku do końca bezobsługowo sam tą cebulę wsiewa, sieje, a później z powrotem wjeżdża na pole i będzie walczył na tej plantacji z chwastami. Plusem tego wszystkiego jest to, że no, jesteśmy na 100% pewni, że żaden środek ochrony roślin nie przemknie się w tej uprawie, w tym plonie tej cebuli. Także no, zobaczymy. Na efekty trzeba poczekać do samego końca, czyli do sierpnia, kiedy to wykopiemy, kiedy poważymy te plony wsiane metodą tradycyjną, metodą sianą przez tego Farm Droida. To jest pierwszy robot na świecie, który w ogóle został skomercjalizowany w takim stopniu. To już jest 300 maszyn pracujących w Europie. Nie tylko w Europie, bo też w Kanadzie, w Stanach, w Australii, ale to już jest 300 maszyn. Dzień dobry, jestem Paweł Najbar, jesteśmy w gospodarstwie Kalinowa. Dzisiaj testujemy maszynę Farm Droid, maszynę niezależną, służącą do siewu i do pielenia różnego rodzaju upraw warzywniczych. Na polu, na którym jesteśmy, siejemy cebulę. Siejemy ją w układzie zrzutowym, punktowym. Będziemy zasiewali w rozstawie rzędów 22,5 cm. W pojedynczym rzędzie zrzucamy po 3 nasiona w odległości co 12,5 cm. Maszyna, którą będziemy używać dzisiaj, to maszyna, która sieje w oparciu o pozycjonowanie GPS. Prowadzenie pojedynczych rzędów, jak również rozmieszczenie grup nasion w rzędzie odbywa się z dokładnością do 1 cm. Również przejazd maszyny z urządzeniem, z narzędziem pielącym odbywa się z dokładnością do 1 cm. Dzięki temu jesteśmy w stanie utrzymać plantację, na której pracuje maszyna, zupełnie wolną, bez chwastów. Wielką zaletą urządzenia jest to, że jest to urządzenie napędzane tylko i wyłącznie energią słoneczną. Na urządzeniu zainstalowane są 4 baterie o łącznej mocy 1,6. Dzięki temu urządzenie może pracować cały dzień,
a dzięki bateriom, które gromadzą energię, może pracować również przez całą noc. W związku z tym wydajność urządzenia, mimo jego niewielkiej prędkości roboczej, jest stosunkowo wysoka. Urządzenie zbudowane jest w ten sposób, że przezbrojenie z systemu, z trybu siania na tryb pielenia jest czynnością dość prostą i może być wykonywane przez przeszkolonego operatora. Budowa i funkcja tego urządzenia wpisują się bardzo w podejście ekologiczne, ponieważ lekka konstrukcja pozwala na pracę bez niszczenia struktury gleby. Zasilanie energią słoneczną eliminuje nam emisję spalin i dzięki temu, że jesteśmy w stanie mechanicznie utrzymać pole wolne od chwastów, znacznie redukujemy zużycie pestycydów. Dodatkową ekologiczną funkcją urządzenia jest to, że można używać preparatów, można używać pestycydów punktowo. W związku z tym zużycie pestycydu na hektar pola radykalnie spada. Dodatkowo bardzo istotne jest to, że urządzenie wymaga bardzo niewielkiej obsługi i to w trakcie pracy, i to w trakcie serwisowania. W związku z tym pojedynczy pracownik może w jednym czasie zajmować się kilkoma lub nawet kilkunastoma dronami w trakcie ich pracy. Także rolą pracownika staje się opieka nad stadem dronów.